Szesnasty. A nie, to Benedykt był szesnasty. A kubica który? O tym dzisiaj spróbuję opowiedzieć. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Po raz 185 we vlogu Powrót Roberta .pl". Mateusz Cieślicki z tej strony. Takim trochę sucharem Was powitałem, ale bynajmniej najbliższe dni nie będą suche. Oj, będą bardzo obfite i to obfite w wyścigowe emocje z Robertem Kubicą w roli głównej i to wreszcie takie emocje, myślę, jakich nie mieliśmy w Formule 1 w roku 2019, to znaczy takie, w których Robert Kubica może naprawdę powalczyć. No a na ile może powalczyć? Czego możemy się spodziewać? Jaki wynik będzie sukcesem? A jaki możemy uznać za przeciętny rezultat? Chciałbym trochę przeanalizować to wszystko, tak odrywając się trochę od kibicowskiego serca, a troszkę bardziej to wszystko próbować objąć rozumem. Oczywiście no, musimy pamiętać i to wszystko, co powiem, jest opatrzone taką dużą gwiazdką związaną z tym, co Robert Kubica sam mówił o swoich startach, że pierwsze te, te wyścigi będą tak jakby testowymi, że jest mało doświadczonym, jeżeli chodzi o DTM, że to zupełnie inna seria, trzeba wszystkiego uczyć się od nowa, a mierzy się z naprawdę bardzo dobrymi rywalami, którzy mają w tej serii doświadczenie. Do tego, ten weekend wyścigowy na spanu będzie dość nietypowy, bo nie będziemy mieli piątkowych treningów, tylko jedna 45-minutowa. Sesja treningowa w sobotę rano, która też nie do końca będzie odzwierciedlała warunki panujące na to, że zarówno w kwalifikacjach o godzinie 10.45, jak i w wyścigu o godzinie 13.30. To wszystko sprawia, że przed kubicą naprawdę jest bardzo trudne zadanie. Przez ostatnie tygodnie prezentowałem wam taką serię na blogu: Poznajemy rywali Roberta Kubicy. Już tak wam zbrzydła, że mówiliście, że już 80 chyba ma ten kubica rywali w detemie. Ale no mimo wszystko chciałem przedstawić jakby każdego kierowcę po kolei, ponieważ to też pokazuje, każda historia, historia w większości kierowców pokazuje, że to są zawodnicy z naprawdę dużym doświadczeniem. Może poza niektórymi zawodnikami BMW i zespołu prywatnego Audi to są naprawdę starzy wyjadacze. Z niektórymi Robert Kubica mierzył się w seriach juniorskich, tak jak z Loikim Divalem czy na przykład Jamie Greenem który wygrał Europej Formułę 3 Euro Series w 2004 roku i Rob Roberta Kubica tam regularnie pokonywał. Nawet dałem jedno zdjęcie, gdzie jest właśnie Jamie Green na pierwszym miejscu, Robert Kubica na drugim, Nico Rosberg na trzecim, a gdzieś tam poza podium, czy pod podium stał Lewis Hamilton, który był czwarty. To są naprawdę wyjadacze, i to wyjadacze nie tylko jeżeli chodzi o bolidy jednomiejscowe, ale raczej przede wszystkim o auta z dachem. To są kierowcy, którzy zaliczyli mnóstwo startów. No i teraz zacznijmy, może, od toru. Mogłoby się wydawać, skoro DTM ostatni raz na torze Spa jechała w 2005 roku i tylko Jamie Green z obecnej stawki tam startował że Robert, Robert Kubica może mieć pewną przewagę, jeżeli chodzi o znajomość toru. No, wszak jeździł na tym torze, pomijam start w 2001 roku, e, natomiast potem jeździł 2007, 2008, 2009, 2010. Jechał też w ubiegłym roku, no i w 2016 roku zaliczył występ w Renault Sports Trophy. To też ciekawostka i to też, myślę, warte przypomnienia. E, występ, w którym Robert Kubica tak naprawdę wracał na poważnie do ścigania. Zajął trzecie miejsce po fajnym ataku na przedostatnim okrążeniu. I czy ma znajomość tego toru? Czy ma przewagę znajomości tego toru? I tak, i nie. Zależy nad którymi rywalami. Są tacy, którzy, obecni kierowcy DTM, którzy na SPA zupełnie nie jeździli, ale są też tacy, którzy przyjechali tu naprawdę sporo kółek, nie tylko w autach z dachem, ale też w bolidach jednomiejscowych, więc raczej tor SPA znają. No zresztą, który kierowca wyścigowy nie zna toru SPA? Więc ta przewaga, jeżeli chodzi o warunki, charakterystykę toru SPA, no, pewnie nie będzie duża, jeżeli jakakolwiek będzie w przypadku Roberta Kubicy. To co jest, myślę, ważne i co, co warto podkreślić, że Robertowi zazwyczaj bardzo dobrze się jechało na SPA. On przecież w 2004, 2009 roku zajął czwarte miejsce tym bolidem BMW Zauber, który pamiętamy. W 2010 roku zaliczył tu swoje ostatnie jak dotychczas podium w Formule 1. W 2016 roku też fajnie jechał w pierwszym aucie, tak naprawdę w pierwszym starcie, autem Renault Sport z Trophy RS01 razem z Krzysztofem Hamonem. I naprawdę widać, że pasuje Robertowi ten tor. Te duże zbijania biegów to, to zawsze on był w tym naprawdę dobry. Więc to może być taki plusik dla Roberta przed tą rywalizacją na torze Spa. Jeżeli chodzi o szybkość, chciałbym wam zwrócić uwagę, że Robert Kubica na tych testach, które dotychczas miał w DTM-ie, prezentował się naprawdę dobrze. Pamiętamy 2013 rok, kiedy był, potrafił być nawet szybszy o pół sekundy w mokrych warunkach od podstawowych kierowców. Wówczas Mercedesa, bo właśnie z Mercedesem wtedy testował. Następnie były te testy no, w 2019 roku na torze Heres, gdzie był no, najszybszym z samochodów BMW, wyprzedził nawet Marko Wittmana, czyli no, podium ubiegłego sezonu DTM. W tych testach czerwcowych na torze Nürburgring też był. Nürburgring, przepraszam, bo wiem, że poprawiacie mnie, że to nie Ni, tylko Nu. Nurburgring też był dość szybki I teraz no, powstaje pytanie Czy po prostu inni nie cisnęli? Czy Robert jakoś ma tą smykałkę do DTM-u? Według mnie i to i to Według mnie naprawdę Robert może w, tych, w tym DTM-ie zaprezentować się nieźle bo, bo widać, że czuje ten samochód On oczywiście będzie mówił, że nie czuje, że nie ma doświadczenia itd. itd. No ale podczas tych testów Które pozostają cały czas tylko testami Naprawdę spisywał się całkiem fajnie i to myślę, że warto podkreślić, bo. To, co będzie na spa, to niekoniecznie musi też odzwierciedlać dalszą część sezonu. Tak jak testy nie odzwierciedlały w pełni tych, tego, co, no, na, na co kierowców stać podczas weekendów wyścigowych. Robert Kubica potrafił być szybki na pojedynczym okrążeniu, to na przykład w Heres. Potrafił być też szybki na początku swojego stintu, takiego dłuższego przejazdu wyścigowego w, podczas ostatnich testów. No i teraz powstaje pytanie kolejne. Bo tych pytań będzie naprawdę nas pa bardzo dużo. Czy Robert ma naprawdę mocne tempo kwalifikacyjne, ale brakuje mu doświadczenia, żeby przetrzymać opony na dystans wyścigowy? Czy może jest tak, że on szybko zaczyna ten dystans wyścigowy i no potem jego tempo słabnie? Tak czy siak, myślę, że czy jeden wariant, czy drugi, no to powinniśmy oczekiwać, że to będą niezłe pierwsze okrążenia. Jeżeli uda mu się uzyskać niezły wynik w kwalifikacjach, zaraz przejdę do tego co to niezły wynik według mnie no to potem szybko zaczynając wyścigu może gdzieś tam wybić się na, w czoł, do czołówki umownej czołówki no i potem przytrzymać rywali i ewentualnie podczas pit stopów coś tam by się będzie działo kolejna sprawa to samochód Oczywiście wszyscy się zastanawiamy, na ile ten samochód y, prywatny będzie konkurencyjny, na ile mechanicy Orlen Team Art i inżynierowie y, przygotują go tak samo, jak ci z y, fabrycznej ekipy BMW. Według mnie nie możemy spodziewać się kopii jeden do 1. No, no, zawsze fabryka musi mieć przewagę nad tymi prywatnymi, bo inaczej... To nie miałoby sensu, chociaż w MotoGP ostatnio coś e, to przeczy tym, t, tym zasadom. Natomiast no, w samochodach zazwyczaj jest tak, że to fabryka dysponuje zawsze lepszym sprzętem. Robert Kubica otrzyma bazowo dokładnie taki sam model jak kierowcy inni. No tyle, że e, słyszeliśmy, były takie pogłoski, nie zostało to oficjalnie potwierdzone, ale mimo wszystko e, też Jens Marquois mówił, że e, ma to być auto testowe, którego używali np. w Heres w 2019 roku. A zawsze to auto testowe będzie no, minimalnie, minimalnie wolniejsze niż to auto powstałe w późniejszym procesie produkcyjnym. Pamiętamy na przykład Williamsa. Robert też miał to auto powstałe od początku sezonu, to którym testowali w Barcelonie, a George Russell dostał nowszą konstrukcję, z którą nie było takich problemów jak z autem Roberta Kubicy. Zawsze jest tak, że na tym etapie produkcyjnym, na tym post, po wyprodukowaniu pierwszego modelu, coś gdzieś się jeszcze znajdzie. Pytanie, czy na pewno to, ten, to auto, którym dysponował, będzie Robert Kubica, będzie autem tym testowym z ostatnich testów. Natomiast no, myślę, że tutaj nie możemy się spodziewać, że to nagle będzie sekunda czy nawet pół sekundy straty, ale jedna czy dwie dziesiąte to może rzeczywiście być na korzyść tych aut fabrycznych. Tutaj, no cóż, nie, nie wyciągniemy wzoru, ale torcpa jest długi i to trzeba też brać, brać pod uwagę. Robert Kubica w tych swoich startach w dotychczasowych fałtach w z dachem według mnie prezentował się naprawdę dobrze, bo w każdej z serii, do których przystępował, a było ich trochę, e, 24h Series, Renault Sport Trophy, czy tam e, czy nawet mieliśmy start też w ramach tej serii 24h na Mugello z Martinem Prokopem, jak dobrze pamiętamy, taki pierwszy powrót Roberta Kubicy na tor Mercedesem wówczas. E, on naprawdę jechał, jechał wtedy dobrym tempem, a mierzył się z gośćmi, którzy naprawdę no, wymiatają w tych samochodach, którzy jeżdżą tam na co dzień, praktycznie co tydzień testują, bo takich jest jak na przykład w Formule 1 nie ma, no i mimo wszystko był w stanie być gdzieś w czołówce. Robert Kubica jest kiewstą mega powtarzalnym, który bardzo szybko się uczy i myślę, że to w DTM, myślę, że no, przyda mu się na 100%. Ale pytanie, na ile to będzie skonfrontowane i ta, ta konfrontacja jak wypadnie dla Roberta? No w porównaniu z tymi, którzy w DTM, tak jak na przykład Jamie Green. Będą jechać już 16 sezon. A są, jest kilku takich kierowców, którzy no już tych sezonów mają blisko 10. Mimo wszystko, te dobre występy w tych autach z dachem według mnie no świadczą na korzyść Roberta Kubicy i na to, że może troszkę powalczyć i że nie będzie tak skazany na pożarcie w tym pierwszym wyścigu i tych pierwszych wyścigach, bo wiemy, że to wszystko się teraz będzie bardzo szybko odbywało i tego czasu na naukę, również na analizę danych, biorąc pod uwagę kalendarz Roberta Kubicy i aktywności w Formule. Nie będzie dużo. Timo Glock udzielił ostatnio takiej wypowiedzi, że nie pamięta, ile setek godzin spędził przez pierwsze dwa lata swojej kariery w DTM nad analizą danych, nad siedzeniem po prostu na laptopie, aby no, dojść do tego jak jeździć szybko i na początku miał 2 sekundy straty do innych, zniwelował to do trzech dziesiątych, ale te 30 zawsze gdzieś tam pozostawały i zawsze były najtrudniejsze do urwania i no, Robert biorąc pod uwagę ten swój kalendarz, no nie ma niestety, łatwo ta cała sytuacja z koronawirusem no, sprawiła, że mocno, mocno te wszystkie jego plany i te chęci też poprawy się i nauki stopniowej w DTM, o no, trochę legły w gruzach. No i teraz. Które miejsce? Bo to zawsze o to, o to chodzi, tak. Nie, niepoprawni optymiści powiedzą, że gdzieś tam może walka w pierwszej piątce o pierwszą piątkę jest możliwa. Optymiści powiedzą, że walka o punkty jest możliwa. Realiści powiedzą, że walka o punkty będzie no, dość trudna. Natomiast pesymiści powiedzą, o, znowu kubica będzie ostatni. Nie wiem, kto będzie miał rację, ale ja bym się zaliczał do te, takiego grona między realistami a optymistami. Uważam, że jeżeli. No, oczywiście, w wyścigu bywa tak, że kierowcy mają problemy i tak dalej. Jeżeli Robert Kubica i jego zespół zrobią wszystko w porządku, jeżeli zrobią dobrze, a inni. Mogą mieć jakieś delikatne problemy, to punkty są jak najbardziej realne. Trudno będzie walczyć z takimi zawodnikami, którzy po pierwsze mają Audi. To trzeba sobie też na wstępie powiedzieć: mimo że BMW zredukowało trochę tą różnicę do Audi i pewnie będzie ją redukować na przestrzeni sezonu, to mimo wszystko tam nadal te pół sekundy minimum jest, jeżeli nie więcej. I Robert też to podkreśla, że no, tak naprawdę Audi to już wygrało ten sezon i no, BMW na razie. No, może jeszcze nie, 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 nie powiedział tego tak, ale daje do zrozumienia, szczególnie po wynikach e, ubiegłego sezonu, e, że no to Audi naprawdę ma dużą przewagę i to będzie na, na pewno widoczne, więc powalczyć z Audicami będzie trudno, na pewno z tymi fabrycznymi. Ja bym gdzieś tutaj szansy na walkę z y, kierowcami Audi upatrywał y, w, w zespole y, tym klienckim Audi, y, czyli m.in. z. Y, Harrisonem Newayem, który będzie absolutnym debiutantem w DTM-ie, jest to syn Adriana Newaya oczywiście, no i on może na początku mieć problemy. Ferdinand Habsburg, on już jeździł w DTM-ie, ale no wiemy, że nie spisywał się jakoś rewelacyjnie, też nie miał dobrego sprzętu. Podczas testów błysnął, ale myślę, że teraz dopiero weekend wyścigowy, czy pierwsze weekendy wyścigowe zweryfikują jego Zamierzenia. Fabio Scherer też może być groźny, ale myślę, że Robert może być w stanie z nim powalczyć. No, trudno się spodziewać, aby Robert miał szansę walki, e, biorąc pod uwagę doświadczenie, sprzęt e, z takimi kierowcami jak René Rast, Jamie Green, Mike Rockefeller, Lloyd e, Dival, Nico Miller czy nawet Robin Freese. Ten ostatni według mnie jest mocno niedoceniany w, e, w DTM-ie generalnie. E, a co z no, kierowcami BMW? Bo oni powinni dysponować podobnym sprzętem, i czy z nimi będzie w stanie Robert powalczyć? Według mnie może być w stanie. Szczególnie, no, z, hmm, nie chcę tutaj od razu klasyfikować, czy dawać znać, którzy według mnie są troszkę em, na niższym poziomie. Natomiast no, wydaje mi się, że em, tutaj z tymi młodymi, tak, tak bym raczej stawiał, Jonathan Aberdeen czy Sheldon, Sheldon VanderLinde. Może, może też Lukas Auer, być może oni, bo przecież Lukas Auer to też niezbyt doświadczony zawodnik w DTM, więc wydaje mi się, że z nimi naprawdę może Robert powalczyć z Engiem, Witmanem, no czy Timoglokiem, nawet myślę, że będzie trudno. Ale pamiętajmy, to są tylko testy na razie. <grym> testy wyścigowe. Na pewno myślę, że będzie więcej bliższej rywalizacji, że nawet jeżeli Robert gdzieś tam będzie w końcówce, to będzie w stanie walczyć, będzie w stanie jechać tempem innych i nie będzie tych samych powodów do frustracji, które były rok temu w Williamsie. Robert mówi otwarcie, on chce odzyskać radość ze ścigania w serii DTM i myślę, że mu się to uda i myślę, że my też będziemy mieli trochę radości z jego ścigania, a nie tylko się wkurzanie na to, że lusterko odpada albo że coś nie działa i tak dalej i tak dalej. Dobre jest to, również myślę, że dla nas kibiców, że Robert jest sam w zespole. Zespół nie będzie tutaj żadnych domniemań, żadnych teorii spiskowych na kogo pracuje zespół, a na kogo nie. Robert tam będzie gwiazdą i na niego wszyscy będą pracować. To dobrze i myślę, że jeżeli miałbym strzelać, które miejsce zajmie Robert Kubica, no to taką średnią. Z dwóch wyścigów dałbym dwunaste miejsce i myślę, że to jest... Taki realistyczny wariant, wariant, który może się sprawdzić. Natomiast, bo przypominam, że 16 kierowców jedzie w tym sezonie DTM. Natomiast, każde punkty myślę, że powinniśmy traktować w kategorii sukcesu. I mówię szczerze bardzo chciałbym się pomylić i bardzo chciałbym żeby tutaj moja twarz płonęła z rumieńcem wstydu jeżeli się okaże, że Robert będzie w stanie punktować w obu wyścigach pierwszego weekendu wyścigowego, mam nadzieję że, że właśnie będziecie mogli napisać w komentarzach, ha, myliłeś się, było lepiej taką mam naprawdę nadzieję dziękuję Wam bardzo, zapraszam na bloga oczywiście tam mnóstwo tekstów dotyczących przede wszystkim DTM, no bo to jest główna seria wyścigowa Roberta Kubicy w 2020 roku, ale też przygotowujemy się do Grand Prix Wielkiej Brytanii. Tam też walka ma być ostra i zacięta. Na Silverstone lubi się, lubi się zadziać. Jeszcze jak do tego dojdzie kapryśna pogoda, to może być naprawdę e, ciekawie. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę. Dajcie w komentarzach też znać jaka według Was będzie pozycja Roberta Kubicy w tym pierwszym wyścigu DTM. E, jakie może zajmować pozycja, na co go stać i czy walka o punkty będzie możliwa. Dziękuję wszystkim patronom na Patronite za wsparcie. Dziękuję czytelnikom. No i zapraszam po więcej na bloga powrót Roberta Dzięki do zobaczenia. Cześć.